Drodzy absolwenci szkół podstawowych, chciałbym Was zaprosić do dalszego kształcenia w Zespole Szkół Technicznych Strzyżowia, a szczególnie na kierunkach mechanicznych oraz samochodowych. Każdy uczeń, który wybierze zawód z branży mechanicznej lub samochodowej, będzie miał zajęcia zawodowe w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie. Placówka nasza powstała w 2014 roku i jest wyposażona w bardzo nowoczesne pomoce dydaktyczne. W Centrum Kształcenia Zawodowego kształcimy na poziomie technikum w zawodzie technik mechanik oraz technik pojazdów samochodowych oraz na poziomie szkoły branżowej pierwszego stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek trawających oraz fryzjer. Od września 2020 roku rozpoczęliśmy przygotowania do nowych kierunków w zawodzie technik spawalnictwa oraz technik usług fryzjerskich. Dla tych kierunków powstały nowe, w pełni wyposażone pracownie do zajęć praktycznych. Każdemu uczniowi w naszej placówce zapewniamy bezpłatny dojazd pomiędzy Strzyżowem a Dobrzechowem. Każdy z Was będzie mógł naprawić bezpłatnie własny samochód na naszych warsztatach samochodowych. Każdemu uczniowi zapewniamy zwrot kosztów poniesionych na zakup obuwia i odzieży roboczej. Każdemu uczniowi na kierunku samochodowym zapewniamy bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B, przygotowujący do egzaminu państwowego. Drodzy absolwenci szkół podstawowych, od września w Centrum Kształcenia Zawodowego oddawano wspaniale wyposażoną pracownię do praktycznej nauki w zawodzie fryzjer. Na zajęciach praktycznych możemy odkrywać swoje talenty, zdobywać wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie fryzjerstwa. Pracownia wyposażona jest w nowoczesny sprzęt do diagnozy, pielęgnacji, strzyżenia i koloryzacji włosów. Uczymy wykonywać się zabiegów pielęgnacyjnych, koloryzacji, jak również profesjonalną stylizację fryzur. Zapraszamy wszystkich do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie i Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie. Witam absolwentów szkół podstawowych myślących o uczeniu się o nauce zawodu technika spawalnictwa. Jest to nowy zawód, w tamtym roku powstał. Kształcimy na tym zawodzie. Mamy do tego przygotowaną pracownię. Uczymy spawania różnymi metodami, metodą MIG, MAG, KIK, gazowego, elektrodą otuloną. Stanowiska wyposażone są w indywidualne odciągi spalin. Również centralny odciąg spalin gazów, takie, żeby po prostu było to bezpiecznie, w miarę zdrowo. Oczywiście nauka spawania tutaj dla uczniów odbywa się od klasy trzeciej, bo ze względu na przepisy i szkodliwość technik spawalnictwa jest to dopuszczone dopiero dla uczniów od 18 roku życia. Początkowe pierwsza, druga klasa jest to nauka teoretyczna, przygotowująca właśnie, omawiająca techniki, pokazująca na czym ten proces spawania polega i przygotowująca właśnie już do praktycznej nauki zawodu, która już się zaczyna w trzeciej klasie. Na techniku spawalnictwa mamy dwie kwalifikacje. Uczniowie zdają w czwartej i w piątej klasie dwa egzaminy. Uczniowie w Centrum Kształcenia Zawodowego również poznają techniki cieplne i cieplnochemiczne obróbki stali. Mamy też praktyczną możliwość wykorzystania pieca hartowniczego, który jest na wyposażeniu centrum. Również robimy tu obróbkę cieplną typu hartowanie, odpuszczanie, wyżarzanie. Te materiały, bo mamy materiały z firm, które nam powierzyły materiał, są to materiały różne i są bardzo twarde i miękkie. Twarde, żebyśmy mogli po prostu obrabiać, musimy je odpuścić. Również po spawaniu elementów możemy ten materiał wyżarzyć, tak żeby to po prostu ten proces spawania, żeby zminimalizować tę liczbę naprężeń, żeby po prostu ten proces spawania był prawidłowy. Tutaj są indywidualne stanowiska spawalnicze, zapewniające, powiem, że komfort i bezpieczeństwo pracy. Chodzi o to, żeby uczeń uczący się spawać, żeby po prostu nie raził, nie oślepiał innych uczestników zajęć. Sprzęty nowe, tu akurat w tym przypadku do spawania elektrodą otuloną. Uczniowie dysponują takimi sprzętami. Również mamy urządzenia do spawania TIG-iem. Są to indywidualne właśnie stanowiska. Trzy stanowiska są wyposażone właśnie w takie urządzenia do spawania tymi różnymi metodami. I oczywiście, tak jak wspomniałem, każde jedno ma swój indywidualny wyciąg spalin i oczywiście ten główny. Drodzy absolwenci szkół podstawowych, chciałbym przedstawić Wam i zachęcić Was do wyboru kierunku mechanicznego w Zespole Szkół Technicznych,
który ma zajęcia praktyczne i teoretyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie. Na poziomie technikum jest to technik mechanik z kwalifikacją użytkowania obrabiarek skrawających oraz organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. Natomiast na poziomie szkoły branżowej pierwszego stopnia jest to operator obrabiarek skrawających, w której kwalifikacją jest użytkowanie obrabiarek skrawających. Każdy uczeń, który wybierze ten zawód, będzie uczył się w nowoczesnych pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt do obróbki metalu. Do nauki wykorzystujemy obrabiarki konwencjonalne, to jest tokarki, szlifierki, frezarki, wiertarki, natomiast z obrabiarek CNC posiadamy tokarki, frezarki, elektrodrążarki drutowe oraz frezarko-grawerkę ze sterowaniem Mach 3, Siemens i Heidenheim. W trakcie zajęć praktycznych uczniowie wykonują wiele elementów i podzespołów z zastosowaniu w technice. W ramach zajęć teoretycznych wykorzystujemy programy inżynierskie takie jak AutoCAD, NX, MTS oraz inwertor. Przy użyciu postprocesorów generujemy ścieżkę do obróbki na obrabiarkach CNC. Dodatkowo uczniowie mogą korzystać z laboratorium metrologii wyposażonego we współrzędnościową maszynę pomiarową CMM. Każdy uczeń w trakcie kształcenia w technikum zdaje egzamin w trzeciej klasie z pierwszej kwalifikacji oraz w klasie piątej z drugiej kwalifikacji. Każdy uczeń po skończeniu szkoły będzie mógł znaleźć pracę w przemyśle motoryzacyjnym, w przemyśle lotniczym, zbrojeniowym, z obróbki skrawaniem. Absolwenci mogą również kontynuować swoją edukację na studiach wyższych. Drodzy absolwenci szkół podstawowych, chciałbym przedstawić Wam i zachęcić Was do wyboru kierunków samochodowych w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie. Zajęcia zawodowe, praktyczne i teoretyczne odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dobrzechowie. Na poziomie technikum jest to technik pojazdów samochodowych oraz na poziomie szkoły branżowej pierwszego stopnia mechanik pojazdów samochodowych. Każdy uczeń, który wybierze ten zawód, będzie uczył się w nowoczesnych pracowniach wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt służący do naprawy, obsługi i diagnozowania pojazdów samochodowych. Do nauki wykorzystujemy urządzenia diagnostyczne renomowanych firm, takich jak KTS, Texa czy Ultrascan. Wykorzystujemy również cztery stanowiska z podnośnikami oraz kompletną linię diagnostyczną dla pojazdów samochodowych. Uczniowie na kierunku technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych uczą się diagnozować i naprawiać alternatory i rozruszniki samochodowe na specjalnie do tego celu przystosowanym stole probierczym. Na stanowiskach diagnostycznych z zespołami napędowymi, czyli pracującymi silnikami, w specjalnych skrzyniach mogą zapoznać się z budową i obsługą silników z różnego rodzaju układami zasilania. W trakcie zajęć praktycznych wykonujemy naprawy bieżące dla klienta w ramach usług zleconych. Uczniowie uczą się wypełniania dokumentacji serwisowej, diagnozowania usterek, obsługi, naprawy oraz wykonywania kosztorysów. W ramach zajęć teoretycznych wykorzystujemy panele dydaktyczne, na których uczniowie mają możliwość zapoznania się z zasadą działania układów elektrycznych i elektronicznych stosowanych w pojazdach samochodowych. Każdy uczeń technikum w trakcie kształcenia zdaje egzamin po trzeciej klasie z pierwszej kwalifikacji dotyczącej diagnozowania i naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych oraz w klasie piątej z drugiej kwalifikacji związanej z organizacją i prowadzeniem procesu obsługi pojazdów samochodowych. Każdy uczeń po ukończeniu szkoły może znaleźć pracę w salonach sprzedaży samochodów, warsztatach samochodowych, biurach obsługi klienta, sklepach i hurtowniach motoryzacyjnych oraz po technikum podjąć naukę na uczelniach wyższych technicznych. Zapraszam do wyboru prezentowanego kierunku i do zobaczenia 1 września w Centrum Kształcenia Zawodowego. Centrum Kształcenia Zawodowego współpracuje z wieloma pracodawcami z regionu w ramach kształcenia praktycznego. Jednym z nich jest firma Seger z Wiśniowej,
która ufundowała coroczne stypendium dla najlepszych uczniów z zakresu obsługi obrabiarek skrawających. Inny pracodawca współpracujący z naszą placówką, firma Bracia Spółka z o.o., zapewnia bardzo ciekawe, interesujące praktyki zawodowe lub w czasie ferii staże uczniowskie w Niemczech. Drodzy uczniowie, nasza kadra dydaktyczna to młodzi, dobrze przygotowani nauczyciele, którzy bardzo dobrze przygotują Was na potrzeby przemysłu lotniczego, tak prężnego w naszym województwie. W trakcie nauki będziecie mieć możliwość także do rozwijania własnych zainteresowań, bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych. Bardzo ciekawe są zajęcia z programowania i obsługi drukarek 3D, z obsługi maszyn elektroerozyjnych, czy programowania i obsługi plotera tnąco drukującego, służącego do wykonywania reklam. Zapraszam do wyboru dalszego kształcenia w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie. A wszystkim, którzy wybiorą kierunki samochodowe lub mechaniczne, mówię do zobaczenia 1 września tego roku szkolnego.